Ale i tak teraz, wiecie, jest bardzo fajnie, bo faktycznie ludzie przychodzą na występy, chcą nas słuchać, a 4 lata temu nie było tak kolorowo, jak z Karolem występowaliśmy, kiedyś nam zadzwonili, słuchajcie, z Wrocławia, z Uniwersytetu Ekonomicznego, czy wystąpimy u nich na juwenaliach. I my tak, na juwenaliach zajebiście, pewnie, że tak, nie? Będzie 300 zł na dwóch. No kurwa, juwenalia, no jedziemy, nie? Na pendoliu nam nie wystarczyło oczywiście. Pojechaliśmy BlaBlaCarem. Podjeżdżamy na miejsce spotkania we Wrocławiu, tam stoją ze 3 PKS-y i mówią, tu ładuj się, to nie jest to we Wrocławiu, nie, to jest 100 km stąd, w takim zamku wyjebanym. Słuchajcie, 2 godziny drogi z studentami. Oni ukulele wyciągnęli i śpiewali, śpiewajcie z nami nasze piosenki, no jebiście, no kurwa tragedia, nie? Dojechaliśmy na miejsce, oczywiście zamku nie było, kurwa 3 cegły leżały. A tu było to kiedyś wyjebany zamek, go Niemcy rozjebali, był wyjebany, naprawdę. Występowaliśmy, słuchajcie, dla studentów o pierwszej w nocy. Oni wszyscy już napierdoleni, kiełbasy z grilla jedzą, ja występuję oni. Co tam pierdolić? To co to jest w ogóle? Kto wyłączył muzykę? Co się dzieje? To kurwa tragiczny występ. Pierwszy autokar, który jechał z powrotem do Wrocławia, było 5 rano, więc z Karolem też się zdążyliśmy już najebać troszeczkę. Także ja już w autokarze taki wzorek wyhaftowałem na podłodze. Tak trochę na koszulce. Taką błyskawicę sobie pierdolnąłem. I słuchajcie, z 300 zł nie starczyło nam na hotel, ale na szczęście mój brat mieszka w Wrocławiu, jestem weterynarzem, ma lecznicę weterynaryjną i mówi, Łukasz, czekaj, macie w mojej lecznicy, nie ma problemu, ja nic nie połapałem. I mówię, spoko, zajebiście. Wcześniej mi przekazał klucze, nie, o 5 rano, 6 rano, jak podjeżdżamy tam, i że to jest lecznica połączona z hotelem dla zwierząt, nie. Otwieramy, wchodzimy, wszędzie te klatki, ten już jaki najebany. Albo musiał wózek tam zostawić, kurwa! Kurwa, droga przez mękę! Naprawdę nie mogę z wózkiem? Nie wejdziesz z wózkiem! Wiem, że nie wejdę! W każdym razie wchodzimy do tej lecznicy połączonej z hotelem dla zwierząt, nie? Wchodzimy na jebanie i wszędzie te klatki ze zwierzakami. Biegnijcie, jesteście wolne! Biegnijcie! Tylko o 8 wracać! Słuchajcie, brat powiedział, że będzie zajebiste kimanie, że będzie dmuchany materac. I był dmuchany materac, tylko kurwa nie nadmuchany. My już w tym stanie nie byliśmy w stanie go nadmuchać. I tam było, słuchajcie, w chuj podłogi, ale ten nienadmuchany materac to było nasze legowisko, nie? So, dupka w dupkę na nim, jeszcze jedna noga na podłogę, żeby było chłodniej, wiadomo, nie? Słuchajcie, następnego dnia jechaliśmy do Szczecina i miała właśnie nas BlaBlaCar odebrać z tego adresu. Rano budzi mnie telefon, ja odbieram, ale nie mogę nic powiedzieć, mam pół fretki w ryju. Drugie pół jest w dupie Karola. Nie, taka międzygatunkowa ludzka stonoga się zrobiła, kurwa. Wyplułem fretkę z Karolem, odbieram. Mówię, ja, to jest BlaBlaCar, jestem poskazany adresem, ale tu jest gabinet weterynaryjny. Ja mówię, ziomuś, dobrze trafiłeś, zaraz będziemy. Rozłączyłem się, słuchajcie, bez żadnej pryszki, bez przebierki, ja z tą błyskawicą, nie? Wychodzę, jeszcze taki zarośnięty, ujebany zwierzaki za mną wybiegają, jak Robin Williams w Jumanji, nie? A chuj, przygoda, kurwa! Czy było zimno, Karol się trzęsie, Fredka się trzęsie. Siedliśmy do gościa do samochodu i wolę najgłupszy tekst, jaki można powiedzieć BlaBlaCarze. Do Szczecina! I przecież kurwa wiem! Czy jedziemy i Karol mówi, ty, a zostawiłeś klucze? No kurwa, nie zostawiłem. Co zrobimy? Fredka zaniesie. Włożyłem Fredce klucze do ryja. Nie zawiedź mnie. Tworzyłem szyberdach. Leć, kurwa, leć! No lecznica była 2 tygodnie zamknięta, nie? Ale wiecie, w ogóle ja z moim znajomym, mam tych pojebanych znajomych, bo lubiłem sobie czasami zioło zajarać, a tak co drugi dzień, żeby się nie skręcić, nie? I kiedyś u kolegi, tak siedzimy, to ze zjarani mega i tak była już pierwsza w nocy, już wiecie, zjedliśmy kurwa całe mieszkanie, nie? Już nawet te ławy z Ikei podgryzają, taka była obdrapana, mówię, to są otręby, stary, są otręby, polej mlekiem. Nie, to nie otręby, kurwa, jednak nie. I w nocy jest, wiadomo, jedna szansa coś zamówić, czyli pizza nocą, nie? I oni mówią, Lotek, ty dzwoń, ty jesteś najmniej zjarany. Ja nie mam oczu, taki banan na ryju, mówię, nie ma problemu. Tylko wybierz numer, ja nie wiem, gdzie jest telefon, kompletnie, nie? Dzwonię. Garnę, kurwa, to... Pizzeria, słucham? Jakby mnie zaskoczyła, kurwa.
przygotowałem się na halo. Pizza! Ona pracuje w pizza nocą, co chwilę zjarańcy do niej dzwonią, więc ona ogarnia, nie? Mówi, dobrze, jaka? Kurwa, jakie są pizze w ogóle? Podwawelska? Nie. Będę ruszał ustami, może zacznę gadać. Kumple na mnie patrzą. Hawajska! Słuchajcie, nienawidzę ananasa, rozumiem, przypomniało, że jest taka pizza, nie? Kolega do mnie podchodzi. Lotek, zapytaj się, czy jakieś browary mają. Mówię, kurwa, jesteś geniuszem, dlatego się kumplujemy właśnie, kurwa. Czy jest u państwa jakieś piwo? Ona, u nas nie ma, ale kierowca może podjechać do sklepu i wam kupić. Zajebista pizzeria. To niech kupi. A ile tych browarów? Ile uniesie. Musi pan podać liczbę. Zegar. 12! A jakie? Kurwa, jaka dociekliwa. Butelki o perełkach stały. Perły! Dobrze, kierowca kupi wam przywiezie. Skończyłem gadkę, nie uwierzycie, będzie pizza i piwo, tylko 15 piątki sobie przybijamy. Pizza i piwo, kurwa. Po 20 tak dzwoni telefon, odbieram i za numer. Mówię, o kurwa. Odbieram. Dzień dobry, jestem dostawca pizzy, jestem właśnie w sklepie, tylko nie ma pereł. Co za chujowy poławiacz. Czy są jakieś inne piwa? On, proszę pana, to jest cała gama browarów. I w tym momencie mój zjarany umysł wyobraził sobie takiego gościa, wiecie, taki w białej koszuli, w czerwonej kamizelce, taki z chustką taką przez rękę. Szanowny panie, tu jest cała gama browarów! Mówię, Alfred! A czy są kasztelany? Alfred mówi, są, to weź kasztelany! Kończyłem gadkę, mówię, nie uwierzycie, kto zaraz do nas przyjedzie, kurwa, nie? Słuchajcie, po pół godziny przyjeżdża Alfred, wyglądał zupełnie inaczej, niż tego wyobrażałem. Daje nam siatki z browarami, daje pizzę i mówimy, można kartą? Nie. Widzisz, Alfred, mamy problem, bo mamy tylko kart. W naszych głowach nie ma rozwiązania tego problemu, nie? Alfred pracuje w pizza nocą, on ogarnia, nie? Spokojnie, panowie, jeden z was ze mną zejdzie, podejdziemy do bankomatu, wypłaci pieniądze, zapłaci mi i odwiozę go z powrotem. Alfred, to jest genialne. To jest jeden minus w swoim planie. Pizza nam wystygnie. To może najpierw ją ojebiemy, a potem pojedziemy. Alfred się zgodził. Siedział z nami pół godziny w ciszy, jak my chichocząc wpierdalamy pizzę. Nie? Zjedliśmy, ja mówię, słuchajcie, ja dzwoniłem, ja ogarnę, jadę z Alfredem do bankomatu. Nie? Wychodzimy od kolegi z mieszkania, wchodzimy do windy, mieszkam w 12 piętrze, nie? 12, no. Za długo patrzę na niego, kurwa, bardziej w podłogę. Trochę na niego i trochę w podłogę. Na guziki, kurwa, nikt nie patrzy na guziki, już patrzę w podłogę. Muszę zapytać? Jak tam w robocie, kurwa, nie będę z nim gadał. 11. Ja pierdolę! No kurwa, tydzień do windy zjeżdżaliśmy. Ja cały spocony wysiadłem z Wietnamu, wrócił, miałem flashbacki z tej podróży po prostu. Wychodzimy przed blok, stało jego Cinquecento. Mówi, to można z tyłu sobie usiąść. Kurwa, ja gruby, ja mam z tyłu, na tym się zmieszczę, nie? Ale kurwa, ja jestem zjarany, Alfred nie, Alfred ogarnia, słucham Alfreda. Ledwo to się zmieściłem, tyną kanapę tam jebnąłem, on wsiadł, ruszamy, patrzę i na miejscu pasażera siedzi jakaś dziewczyna. Nic nie gadają. Chuj, może tylko ja ją widzę, pierdolę. Nie będę robił sobie idioty przed Alfredem. Po chwili ona się odzywa. Co tak długo was nie było? Ja mówię, ja pierdolę, Alfred, też ją widzisz, tak? Jest! Twoja dziewczyna? Ona się odwraca, patrzy mi w oczy i mówi, ja też do bankomatu.